Przyszła do mnie dzisiaj dosyć duża paczka z H&M i właśnie zaczęłam ją rozpakowywać. Wyciągnęłam na razie jedną rzecz już z folii. Pomyślałam sobie, że Wam pokażę, co my tutaj tym razem mamy, bo nie będzie osobnego mierzymy. Pierwszą rzeczą jest t-shirt, rozmiar L, w paseczki z takim tutaj wyszytym napisem po francusku w kolorze takim czerwonym. On tutaj, nie wiem, czy kamera... czy w kamerze nie jest bardziej pomarańczowy? Chyba nie. I t-shirt generalnie, mamy tutaj 20% bawełny pochodzącej z recyklingu, ale on jest chyba w 100%, tak, 100% bawełna. I myślałam, że on będzie bardziej biały, natomiast on na żywo, nie wiem, czy to kamera właśnie nam odda, bo te paski są takie niebieskie, ten kolor jest ładny, natomiast sam t-shirt jest taki bardziej kremowy, on nie jest biały. Sobie go zmierzę później. Ja nie lubię tych koszulek, jak one są takie bardzo obcisłe, wolę jak właśnie są trochę luźniejsze. Wtedy też mogę sobie tutaj wywinąć rękawy, więc zobaczę, ale nie wiem, ile on kosztował, nie pamiętam. Ale na razie nie jestem jakoś strasznie zachwycona, ale nie jest źle. Drugą rzeczą jest bluza. To jest ta sama bluza, którą ja już mam ze Snoopim i z takim napisem też kremową, natomiast tu wzięłam M-kę i ona była w jakiejś chwilowo obniżce. Teraz wróciła znowu już w pełnej, jakby jest w pełnej cenie. Tutaj też mamy taki wyhaftowany, kolorowy napis. Jest ładna. Nawet nie wiem, dlaczego mam wrażenie, że ona jest wielkości tej XL-ki. Jest jakaś duża jak na M-kę. Ja lubię, jak one są szersze. Chciałam uniknąć, żeby ona była właśnie za mała, ale wiem, że ta M-ka będzie spokojnie dobra. Ja za nią zapłaciłam chyba 50 zł. 60. Kolejną rzeczą jest t-shirt. I ja chyba 2 lata temu miałam taki t-shirt kremowy z H&M, bardzo podobny. No ten był chyba, materiał był ten sam, tylko ten ma taki lekko sprany szary kolor. To mi się akurat może i podoba nawet, ale aha, pod spodem jest taki materiał pętelkowy. Nie zupełnie ma inną strukturę niż ten pierwszy, jest dużo grubszy. Ale on mi się wydaje jakiś taki szerszy i krótszy. I to nie wiem, czy mi się aż tak bardzo podoba. Mam M-kę. Nie wiem, czy bym nie potrzebowała może S-ki. To jest strasznie jakieś szerokie. Dalej mamy sweter, który również był chyba przeceniony trochę. Za właśnie jakieś też 60 zł. On, jeśli to jest to, o czym myślę, to ja już miałam kiedyś taki jasny. Kiedyś mierzyłam też różowy i chyba niebieski. Strasznie brzydko to jest zrobione. Strasznie brzydko. Nie rozumiem, że on może nie był drogi, ale to nie w tym, nie o to chodzi. Abstrahując od tego, bo są tutaj jakieś tam paproszki, nitki, ale patrzcie, jak brzydko jest tutaj wykończona ta kieszeń. Nie podoba mi się to. Ma ładny nawet kolor, taki trochę takie cappuccino. Też jest M-ka, on ponownie ma krótszy, ale szerszy krój. Jest jakiś taki, był przyjemniejszy. Ten jest taki trochę dziadowy. Jeśli mam być zupełnie szczera. Jeśli chodzi o skład, to wydaje mi się, że to jest 60 bawełna, 40 akryl. Tak. Bo to jest dokładnie ten sam krój, tylko tamten był jakiś grubszy. Ten jest taki trochę średnio. Nie, nawet chyba nie chcę go wiedzieć, co mierzyć. Bo nie podoba mi się to, jak on jest zrobiony. I ostatnią rzeczą jest przepiękna, w sensie pięknie wyglądająca na zdjęciach marynarka. To ona spowodowała, że to zamówienie było tak drogie, dlatego że sama marynarka kosztowała chyba 600 czy 700 zł, jakoś tak, wiem, że ona była droga. Była z tego działu jakość premium, ale jest chyba w kilku kolorach. Materiał na zdjęciach, bo on jest taki, wiecie, melanżowy, on nie jest taki gładki, to mi się w niej bardzo podobało. Natomiast materiał jest dosyć szorstki, nie wiem, czy on ma len w swoim składzie. I marynarka... rozmiar 36. Ona jest tutaj zawiązywana na pasek, znaczy ma pasek, który możemy albo nosić, albo nie. Postaram się tu może Wam wstawić zdjęcia ze strony tych rzeczy, bo na pewno będzie tak lepiej widać. Ale nie wiem, czy ona moim zdaniem jest warta. W sensie, czy na żywo bym ją kupiła? Nie wiem, czy bym ją w ogóle wzięła do przymierzenia. Mamy 58% wełna, 27% poliamid, 11% jedwab, 3% akryl, 1% wiskoza,
podszewka, 55 poliester i 45 wiskoza. No, czyli nie jest źle. Kupiłabym ją za 300 zł. Nie kupiłabym jej za 6, 5 ani 7, nawet pomimo, znaczy nawet biorąc pod uwagę ten skład. Jest, ma dużo plusów, natomiast moim zdaniem to bardziej krojem mi przypomina taki płaszczyk, płaszczyko-kurtka, a nie taką marynarkę. No nie wiem, czy ona daje mi tyle swobody, żebym chciała w niej chodzić, wiecie, przez cały dzień. Myślę, że nie. Bardziej mi się podoba, jak się nią tutaj zwiążę w talii. Co prawda tutaj jest nie rozszyta, dlatego tak dziwnie się układa na pupie. Natomiast tak podoba mi się, jak ona tu wygląda. Chociaż ona jest też trochę zmięta przez to, że leżała w tym kartonie i była na samym dole. Ale duży minus za to, że ponieważ tą marynarkę możemy tutaj zapiąć. Widzicie, tutaj jest guzik i to miejsce na guzik, dziurka. I jak o ile tutaj nie jest to problemem, ten guzik w środku, bo tutaj, jak widać, łatwo nam to przejdzie, tak ten guzik zewnętrzny musi nam wejść w tą część i tutaj nie ma żadnego dostępu. Jakby nie da się ani od spodu. Ciężko jest w to tutaj trafić. No da się to zrobić, może nie jest aż tak problematyczne, ale no nie wiem, może to nie jest mój dzień dzisiaj na takie rzeczy, bo nie, coś czuję, że wszystkie pozostałe rzeczy, widzicie, no bez sensu, również wrócą do sklepu, więc niestety dobrze, że nawet się nie rozkładałam, żeby nagrać mierzymy, bo byłabym mocno nim zawiedziona. Otworzymy razem przesyłkę, która dzisiaj do mnie przyszła. Tu już możecie widzieć nazwę tego sklepu. Zamówiłam pierwszy raz te rzeczy. Przypadkiem kiedyś trafiłam na nie, szukając jakichś drinków, takich małych, gotowych drinków na imprezę. I znalazłam to miejsce. To jest chyba w ogóle produkcja polska i polska firma, tak mi się wydaje, Posh. Oni robią takie jakby gotowe miksy do drinków, tylko bez alkoholu. Czyli później, no nie wiem, jak chcecie, możecie pić to, podejrzewam, też samo, chociaż to może być trochę skoncentrowane. Można, nie wiem, dolewać do tego wody gazowanej, dodać. Teraz zobaczymy, bo nigdy tego nie zamawiałam wcześniej, nie miałam. A myślałam sobie, że to może być fajna opcja. Co my tutaj mamy w środku? Celebruj momenty. Dziękujemy za zakupy w naszym sklepie. Podziel się opinią. Wejdź do świata koktajli kraftowych. Instagram, Facebook, no i nawet YouTube. Proszę bardzo. Dalej mamy tutaj ulotki. Jest kilka smaków. Ja zamówiłam dwa? Wydawało mi się, że sześć. Wziąłam to w takim razie totalnie na... Wziąłam to totalnie na próbę, nie wiem dlaczego wydawało mi się, że mówiłam ich więcej, a mam 4, a wydawało mi się, że jest 6. Posz to bezalkoholowe koktajle kraftowe przygotowane przez zawodowych barmanów, zamknięte w butelce, abyś mógł cieszyć się wyjątkową chwilą. Ja za to zapłaciłam chyba 50 coś złotych z przesyłką i mam Bangkok, tam macie opisane na stronie butelka szklana tutaj odkręcana. Na stronie macie opisane dokładnie smaki, plus co do tego jakby trzeba dodać, żeby albo propozycję łączenia tego później, czy tam jest gin, czy tam jest coś innego. Mamy mojito, Pornstar Martini, to jest mój ulubiony drink, jeśli mam być szczera. Oraz mamy tego cytrusowego szprica. Ja to w ogóle otworzę, bo jestem ciekawa, jak to smakuje. Takie nawet samo, bez niczego. Jest trochę takie skoncentrowany, ma smak, ale dobre. Ojejku, jakie dobre. Ja bym do tego dodała wody normalnie gazowanej, dała lód i byłaby pyszna lemoniada. Wyjechała moja mama i idziemy na 7 do teatru. Natomiast jest 17:15, więc tak, muszę coś zjeść, gdyż miałam taki jakiś pęd od samego rana praktycznie, że nie zdążyłam po prostu. Czyli nie miałam w ogóle czasu, nie myślałam też o jedzeniu, ale wiem, że po prostu w tym teatrze by mi pewnie burczało w brzuchu, nie dałabym rady do po teatrze, że tak powiem. Zamówiłam sobie curry, które mam zamiar, nie obsadzę głowę, trudno, które zaraz będę chciała zjeść. Zielone curry z kurczakiem. Dodam
i biały ryż. Także to zaraz jeszcze powinno być w ogóle ciepło, bo ja niedawno w sumie z tym przyjechałam. No, nie jest gorące, ale może być. Przy okazji pokażę Wam, jak już tutaj stoję. Przyszła do mnie mała paczka z H&M. No, otworzyłam, bo potrzebna mi była jedna rzecz ze środka. To zaraz, ale dzisiaj koleżanka z pracy poleciła mi i dała mi do spróbowania mleko. I jak tylko je spróbowałam, to popędziłam do Biedronki, bo ona jest w Biedronce. To jest mleko owsiane, ale o smaku waniliowym i o smaku słonego karmelu. Tego nie próbowałam, to próbowałam. Dziewczyny, ono jest przepyszne. To smakuje. Kojarzycie smak takich ciasteczek owsianych? Wydaje mi się, że mleko owsiane, czy ten napój mleczny owsiany, nie ma aż takiego smaku. Tu też może przez to, że jest wanilia, to smakuje jak takie waniliowe owsiane ciasteczko. Jest przepyszne. Jeszcze to spieniłyśmy. Po prostu ja tą łyżeczką, tą piankę sobie wyjadałam. Więc kupiłam 3 takie, 2 takie. Takie rzeczy później znikają niestety często. Zaszalałam trochę z kolorem. No, poza tym zestaw skarpetek, czarnych stopek, bo i to właśnie otworzyłam, bo były mi potrzebne inne skarpetki, bo moje, które miałam na stopach, oczywiście zsunęły mi się do połowy stopy i myślałam, że mi szlak trafi. Kupiłam piżamkę, ona jest w takim jasno-żółtym, ale takim trochę pastelowo-żółtym kolorze. Ona jest chyba, z tego co pamiętam, wykonana albo 100% len, albo len i bawełna. Nie pamiętam teraz. Natomiast są różne kolory. Bardzo ładna jest biała, ale wiem, że ta biała w moim przypadku to nie będzie najszczęśliwszy wybór. To jest chyba len, 100%. Ona jest żółta, ale ma takie białe tutaj detale. Te lamówki są białe, nie wiem, czy to widać w kamerze. Koszula z krótkim rękawkiem, zapinana na guziczki. I do tego mamy spodenki, które są tutaj na gumie. Trochę to pewnie będzie prześwitywało, bo ja Was tu widzę teraz. Ale no, ma być piżama, więc zobaczę tylko, czy rozmiarowo będzie ok. To jest M-ka. A ja lubię, jak piżamy są szerokie. I zamówiłam biustonosz, który też jest żółty, ale są zupełnie dwa inne kolory żółtego. Tu kamera tego aż tak mocno nie oddaje. Ten jest bardziej taki rozbielony, ten jest taki trochę pod neon wręcz podchodzący. Wolałabym, żeby też był taki delikatnie żółty. To jest taki biustonosz miękki. Ja te ich staniki miękkie znam i lubię. Co prawda tam są różne modele. Nie ma w ogóle tutaj żadnego usztywnienia. Strasznie to mam prześwietlone. O, może tak. Jest taki, no jest poliamid pewnie, czy poliester, albo jakieś inne sztuczne coś. Zapinane tutaj, mamy regulację ramionczek. Wzięłam M-kę. No i tutaj, jak jesteście nim zainteresowane, to gdzieś pewnie jest ten kod. Muszę go zmierzyć, czy ta M-ka będzie dobra. To takie moje szybkie zakupy. A jeśli chodzi o to, szybko Wam powiem, co się dzisiaj będzie działo. Właśnie zastanawiam się, czy ja mam jechać taksówką, czy samochodem. Muszę dojechać do centrum, odebrać moją mamę, która jest tam na jakimś czymś swoim. Odebrać mamę i jedziemy do teatru na sztukę pod tytułem Gra. No, moja kreacja nie jest jakaś wystrzałowa. Mam takie czarne, dosyć szerokie spodnie, sweter. Ponieważ oczywiście, że kierowca już czeka. Zadzwoniłam do pana i powiedział, że poczeka na mnie 5 minut. Ubieram to, chociaż jest zimno. A, dobra. Biorę to. Wszystko już jest. Sytuacja wygląda tak. Widzicie to? Co się dzieje za oknem? Proszę bardzo. Nie chcę nic mówić, ale jeszcze przed sekundą, no, może nie sekundą, ale 10 minut temu miałam na nosie okulary przeciwsłoneczne. Co wydaje się absurdalne, patrząc na to, jak wygląda sytuacja za oknem w tej chwili. Współczuję tym ludziom, którzy teraz tutaj gdzieś łażą i idą. O, hello. Bo jest jakiś koszmar, pada taki śnieg z gradem.
korzystając z okazji, co prawda to ustawienie tutaj kamery nie jest zbyt schlebiające twarzy, bo się robi milion tutaj podbródków, no ale to nic. Natomiast próbuję się dowieść w jedno miejsce. Już jedną wtopę dzisiaj zaliczyłam, dlatego że pojechałam do centrum, chciałam pójść do jednego sklepu, ale przejechałam kilka, robiłam kółeczek, natomiast nie było opcji, żeby tam zaparkować. Może dobrze, bo musiałabym później iść w tym czymś. Ale wczorajszy teatr był rewelacyjny, naprawdę. Dobrze, że finalnie pojechałyśmy może taksówką. Byłyśmy trochę przed czasem, ale naprawdę sztuka, serdecznie Wam polecam pójść obejrzeć, dlatego że jest rewelacyjnie zagrana. Uważam, że Julia Wieniawa naprawdę jest petardą i kobietą o wielu talentach. To jest w ogóle piękna, zgrabna, no naprawdę bardzo mi się podobało i to jest taka sztuka, która trwa 90 minut bez przerwy i tak jakby użyję tutaj może niezbyt ładnego i eleganckiego określenia, ale mam wrażenie, że trzyma Was za mordę, za przeproszeniem, przez ten cały czas, że to jest znak, że muszę wymienić chyba piórka w wycieraczkach. Chyba tak, ale naprawdę, naprawdę gra w garnizonie sztuki. To jest świeży spektakl, więc jeśli jesteście ryste z Warszawy albo lubicie chodzić do teatru i przyjeżdżacie tutaj czasami, to naprawdę serdecznie Wam polecam, żeby pójść. Do tego my siedziałyśmy w ogóle w pierwszym rzędzie, co też było ekstra, bo byłyśmy pierwszy rząd pierwszemu rzędowi nierówny i są teatry, gdzie ten pierwszy rząd jest kiepskim rozwiązaniem. Wtedy macie scenę dosyć wysoko i musicie zadzierać głowę, mało miejsca na kolana. Nie mogę wyłączyć tych wycieraczek, przykro mi, bo nie będę nic widzieć. A tutaj naprawdę jest to rewelacja, dlatego że scena jest jakby na równi z podłogą, że tak powiem, nie jest wysoko, wyżej, więc widzicie wszystko idealnie. Naprawdę też kameralna jest dosyć ta scena, ale no ja byłam pod ogromnym wrażeniem i to była jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałam w ostatnim czasie i tak jakby cały czas do końca nie wiecie, co się tak na dobrą sprawę wydarzy. Jest tylko dwóch aktorów, nie ma jakichś spektakularnych przebieranek, wiecie, zmiany kostiumów, tam jest po prostu treść, która gra, która jest rewelacyjna. To nie jest taki spektakl, gdzie właśnie jest dużo dookoła innych rzeczy, typu właśnie kostiumów, jakichś takich rewelacyjnych, w sensie, wiecie, tam nic nie odciąga wzroku od samej treści, więc naprawdę polecam, polecam Wam serdecznie, a wieczorem idziemy na koncert do Jasmine, takiego klubu muzycznego, bardzo zresztą fajnego, który jest w podziemiach, w sensie na poziomie minus jeden, w hotelu Nobu. Bardzo fajne miejsce, też kameralne, z koncertami, tam trzeba kupić bilet wcześniej. Te bilety się dosyć szybko rozchodzą, nie ukrywam. Ja mam je już od jakiegoś czasu, ale byłam raz i bardzo mi się podobało. Właśnie pomyślałam, że chcę zabrać tam swoją mamę, więc idziemy dzisiaj wieczorem. Odzywam się do Was jakieś 45 do 60 minut później. I znowu widzicie, no tam są chmury, ale generalnie jest ładnie, w sensie no, na pewno ładniej niż było, jak jechałam do galerii. Natomiast nie, było pełno ludzi, do Zary wyszłam, jakoś ja się nie nadaję ostatnio do chodzenia po sklepach, ja muszę mieć spokój, mały ruch, jakąś taką atmosferę inną niż przepychanie się, także zmierzyłam jakąś jedną rzecz w Massimo, ale ładna marynarka, ale jakoś też tak postanowiłam po prostu grzecznie ją odłożyć i wyjść. Teraz tu widzicie chmury, ale widzicie też, o tutaj błękitne niebo. Ładnie wygląda taka nowoczesna część miasta z odbijającym się takim mega rażącym słońcem, które się odbija. Odbija się. Od czego się odbija? Od tych wszystkich szklanych powierzchni wieżowców.
powiem wam, że ja się dużo częściej oglądam za fajnymi furami niż za facetami. Jak to jest? Zbieram się powoli do wyjścia. Nie mam już za bardzo czasu, zbyt wiele, więc muszę się zbierać, ale nie pomału, ale szybko wam pokażę, w co jestem ubrana. Więc tak, mam takie czarne spodnie, szerokie, materiałowe, w sensie z taką szeroką nogawką z Zary. To są bardzo fajne, nawet nie wiem, czy nie chciałabym kupić jeszcze jednej pary. Do tego tylko, że one są na mnie za długie, więc do nich muszę mieć buty takie trochę wyższe, te są z takim ukrytym tutaj obcasem. Do tego mam koszulę, która jest również z Zary, o dziwo, mam już ją dosyć długo. No jest wykonana w 100% z jedwabiu i nie chcę być taka, wiecie, super elegancka, aż żeby były te czarne, eleganckie spodnie, biała koszula, więc założyłam na to zamiast marynarki kurtkę jeansową. I w tym, że tak powiem, będę sobie siedzieć, chyba że będzie mi ciepło, no to wtedy ściągnę tą kurtkę, ale oczywiście ubieram jeszcze coś na górę. Natomiast wezmę sobie chyba dzisiaj po raz pierwszy torebkę chylak na tym łańcuszku. Jakoś tak myślałam sobie, że dawno jej w sumie nie miałam, a na tym łańcuchu jeszcze ani razu. I ona teraz jest, czy on teraz jest, gdzie łańcuch, jest tutaj na to ostatnim kółeczku, czyli to jest najdłuższa jego możliwa opcja. Próbowałam też o jedno krócej, bo ta torebka jest tak mocno tutaj wysoko. Ale ta wysokość jest w sumie, wydaje mi się, że idealna, bo leży mi trochę jakby na biodrze, tylko muszę przerzucić rzeczy. Tak, dzisiaj pójdzie ze mną ta. Telefon i zmykam, ponieważ już jest w pół do, a ja mam być za 15 minut pod hotelem Marriott. Good luck, Kasia, good luck. Nie ma takiej opcji najmniejszej.